Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Grzegorzem Domańskim. Część czwarta. Zainteresowania badawcze. Prace terenowe. Więc moje zainteresowania są dwojakiego rodzaju. Pierwsze wynikające z badań terenowych. Bardzo dobrze, jak one się kończą, jak w wypadku Ślęży, opracowaniem i tych badań terenowych, i tej problematyki, która z tego wynika. I teraz, jeżeli chodzi o badania terenowe, to są setki stanowisk, najróżniejszych. Bardzo ciekawe były badania jeszcze w PRL-u, badania związane z melioracją pól. Pola szatkowano rowami co 10, co 15 metrów i to były jak badania sondażowe, archeologiczne. No bo jak były jamy, to od razu profile były w tych wykopach. I ta akcja akurat w regionie tym gumińskim była dosyć długo kontynuowana i tych rowów tam setki wykopano. Dzięki temu mamy kilka stanowisk niebadanych, ale o idealnym zarysie. Taka osada w Polanowicach, dosłownie widać, że to było kółko, a wynika to właśnie z rozkładu tych jam, które były w rowach. I to się dosyć, ta praca była niezwykle ciężka. Chodziliśmy po tych rowach przez cały rok na okrągłą prawie. I w zimie, i w lecie, i w kółko. No bo to było wykonywane maszynowo i powiedzmy wykopanie rowu, jeżeli nie była ziemia bardzo zamarznięta, to nie było problemem. Dla nas to był problem, żeby wejść do tego rowu, oczyścić profil, sfotografować, narysować, kiedy mróz trzaskający. No nie było to przyjemne, ale wyniki były fantastyczne. Poza tym, no więc region gubiński to był w ogóle moje oczko w głowie. 45 lat prowadziłem tam badania. Przekopałem cmentarzysko w Luboszycach, które dało potem nazwę kulturze luboszyckiej. Przekopałem jedną z osad w Jazowie, również w całości, i ta również została opublikowana w 2010 roku. No i przekopałem cmentarzysko w Grabicach i to czeka na publikację. A jest to jedno z większych stanowisk w ogóle. To jest czysto rzymskie, bo czasami zdarzają się stanowiska, które mają, było użytkowane przez okres dłuższy i tam powiedzmy jest połowa grobów łużyckich, druga połowa przewalskich itd., itd. Grabice są czyste, 460 grobów, więc taka dosyć liczba imponująca i bardzo ciekawy materiał. I praktycznie to był moje największe, że tak powiem, zaangażowanie, bo przy okazji
to jeszcze było wczesne średniowiecze, bo było tam plemię Selpoli, bo była Niemcza Łużycka, znowu z bardzo ciekawą historią, do której większość historyków jednak zaczyna się przekonywać, że to była, bo jest taka wzmianka z 990 roku o Niemczy, że Niemcza została zdobyta. To jest wzmianka u Kosmasa. No i bardzo dużo jest zwolenników, którzy twierdzą, że to była ta Niemcza Śląska. Tymczasem i z samego układu, dlaczego akurat Niemcza, która była w samym środku słowiańskiego kraju, była taka ważna, żeby... Natomiast ta Niemcza, ona oddzielała tereny, powiedzmy, te takie związane z państwem Polan od terenów już Łużyc, które były niepodległe, a potem podległy Niemcom. Oczywiście z tym się wiąże historia za każdym razem, z archeologią tam się wiąże historia. Bo Niemcza była taka czy inna. Bo później powstał gród, a potem miasto w Gubinie. Na początku XIII wieku. A jeszcze potem była bardzo ciekawa historia o niemieckim bohaterze polskiej historii. To jest taka wyjątkowa, ale bardzo ciekawa historia. Mianowicie był taki Peregrinus. To był dworzanin, może nawet więcej, jakiś taki zaufany Henryka Brodatego, który najprawdopodobniej był kasztelanem w takim grodzie położonym tuż przy Gubinie. Poza innymi funkcjami dworskimi i w okresie, kiedy nastąpił mord w Gąsawie, zginął tam Leszek Biały, a Henryk Brodaty nie zginął tylko dlatego, że Peregrinus zasłonił go własnym ciałem. On zginął, a Henryk Brodaty ranny, ale jednak się wykurował i dalej był księciem śląskim. W średniowieczu śpiewano o nim pieśni. Potem ta tradycja jakoś zaginęła. No i ten region gubiński, poza tym o specjalizacji. Specjalizacja, no wiadomo, że ja się zajmuję okresem wpływu rzymskich, ale nie tylko. Bo gdyby tak poszperać po mojej bibliografii, to by się okazało, że z 50 artykułów dotyczy wczesnego średniowiecza w różnych aspektach, a bardzo liczna grupa okresu przedrzymskiego, również ileś tam dosyć dużo. To zresztą za każdym razem te zainteresowania kończą się na szczęście książkami. Stąd i cmentarzysko w Luboszycach, i wcześniejsze cmentarzysko przedrzymskie, i powiedzmy Ślęża. To wszystko za każdym razem kończy się książką. Więc dosyć daleko i tu nie mam wyrzutu sumienia, że coś rozbabrałem i zostawiłem. Dlaczego ten teren?
teren był, to znaczy częściowo to wytłumaczę za chwilę, ale teren dlatego, że był to bardzo bogaty, ale potencjalnie teren, o którym dosyć dużo informacji było, ale to były głównie XIX-wieczne. I powiedzmy, uważałem, że bardzo byłoby dobre zainteresowanie się bliższe, rozpoznanie i tak dalej. Potem się okazało, że on jest bardzo bogaty i że to miał bardzo głęboki sens, właśnie zainteresowanie się tym regionem. Oczywiście to się wiąże ze współpracą przez granicę, bo te miejscowości, które wymieniałem, to są 2 kilometry od Nysy, więc tam szereg rzeczy robi się podobnych. Po drugiej stronie warto jakoś współpracować czy nawiązywać. Specyfika badań na pograniczu w okresie Polskiej Republiki Ludowej. To znaczy, to nie było tak najgorsze, jakby się wydawało. Nie było możliwości takich, że powiedzmy, jak mnie coś interesuje z drugiej strony, to do muzeum idę po prostu, no, przechodzę przez most i idę do muzeum, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tego oczywiście nie było, chociaż tutaj mamy huśtawkę, bo były okresy, kiedy dosyć swobodnie można było tą granicę przekraczać, a były okresy, kiedy przepustkę trzeba było mieć na sam pobyt w strefie przygranicznej. Mało tego, to już dykteryjka, które, aha, w ogóle badania, szczególnie te drobne, wymagały szalonego wysiłku, bo zdarzały się wypadki, że z grupą studentów jechaliśmy o 4 rano z Wrocławia, albo o 2 najczęściej, do Gubina. Cały dzień machaliśmy łopatami i wsiadaliśmy w pociąg i na godzinę 10 wieczorem wracaliśmy do Wrocławia. Tak, także wysiłek był bardzo duży, czas poświęcony badaniom był niezwykle cenny i któregoś dnia wyszedłem, a sam byłem. Jakoś ci studenci coś innego mieli robić, a ja wszedłem na powierzchniówki. No i tam idę przez pole. I w pewnym momencie tuż przy mnie hamuje gazik. I znajomy zresztą pogranicznik. No mówię, to pan. A my tutaj cała strażnica postawiona na nogi, wszyscy szukają tego typa, który przeszedł granicę i właśnie idzie na przełaj przez pola w głąb Polski. No, okazało się, że to jest tylko ja. Także tych takich obostrzeń było bardzo dużo. No niestety niektóre kończyły się fatalnie. Byłem z taką grupą, między innymi był z nami taki Rainer Sachs. To jest dzisiejszy radca konsulatu we Wrocławiu niemieckiego. I on, jedliśmy, no co się dało ugotować, nie było to jakieś smakołyki. I on któregoś dnia oświadczył, że on już tego świństwa nie będzie jadł dłużej
jedzie do restauracji do Gubina, no ale wszyscy mu tłumaczą, dobrze, ale ostatni autobus jest o 4:00. To nic, jeszcze jakieś takie dwie dziewczyny zgarnął, pojechali. No dobrze. Ja już drzemię sobie, w pewnym momencie ktoś mnie szarpie, patrzę do góry, znajomy skądinąd milicjant z paskiem pod brodą, w hełmie bodaj. No więc, co jest? Ubierzcie się i pozwólcie ze mną, oficjalnym takim tonem. Ja sobie myślę, o, coś niedobrze. Posterunek, a najciekawsze, gazik stoi pod domem, wsiadajcie do posterunku około 50 metrów, więc ten, po co tu jechać, no ale podjechałem tam, no i tam wchodzę na ten posterunek, duża sala, siedzi tam dowódca strażnicy, jego zastępca, milicjanci wszyscy zgrabi w liczbie 3. No jednym słowem. I ten dowódca strażnicy, wskazując na Zaksa, który siedzi w kącie, a ten to jest od was, ode mnie. To wy do domu. No niestety, oni byli w trakcie libacji. Położyłem się trzeźwy, a wstałem kompletnie pijany rano. A co się okazało? Rainer Zaks, no obiad zjedli oczywiście i z powrotem udali się na piechotę do domu. A szosa była wzdłuż Nysy. No więc po jakimś tam czasie wyłonił się Wopista. No i kontrola, no dziewczyny miały legitymację, a Rainer Zaks, legitymacja Uniwersytetu Wrocławskiego, paszport NRD, mówi polszczyzną dosyć łamaną, no podejrzana historia, no i właśnie dalszy ciąg to był taki. No więc, ale to były takie i były, na ogół ludzie się bardzo do nas przywiązali. I o właśnie, miałem, to jeszcze panu pokażę, dyplom honorowego obywatela gminy Gubin. No a całe pokolenia młodzieży przeszły przez wykopy, także czasami jestem zaskoczony, jak gdzieś tam w Gubinie na przykład jakiś tego, a dzień dobry, to pamięta, to my tam, tu. Pamiętam, chłop miał 15 lat, a teraz ma 40 albo 50. Ale zawsze bardzo sympatycznie, także, że od tej strony i tam właśnie w tej wiosce urządziłem konferencję międzynarodową, gdzie zjechali różni bardzo szacowni profesorowie, między innymi dyrektor Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, jakichś kilku innych profesorów, no jednym słowem międzynarodowa konferencja na wysokim poziomie, a było to w małej wiosce.